Miejski chór Mieszane Lutnia powstał w 1955 roku i jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce, a na Dolnym Śląsku najstarszym powstałym po II wojnie światowej. W Muzeum Ziemi Kłodzkiej obchodzili wyjątkowy jubileusz. Bywały gorsze czasy dla chóru i to jest to, kiedy na przykład nie mieli swojego lokalu i musieli w domach prywatnych spotykać się. Ale to było krótko. Potem znaleźli mecenasa, jednego mecenasa, trzeciego, piętnastego mecenasa, ale najdłuższym i najbardziej pielęgnującym jest Kłodzki Ośrodek Kultury. I oczywiście tutaj gospodarz tego obiektu, czyli Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Zaczęło się w 60-tych latach, kiedy byłem jeszcze uczniem Chrobrego i szkoły muzycznej. Już mnie chóry ciągnęły i śpiewałem właśnie u pana Władysława Zakrzewskiego. I to był wtedy i z orkiestrą, i to były naprawdę fajne czasy. I od tego złapało się bakcyla i już nie było odwrotu. Później śpiewałem we Wrocławiu, później śpiewałem chwilę w chórze w Operze Wrocławskiej. To były też fajne jakieś doświadczenia. W międzyczasie jeszcze i orkiestrę reprezentacyjną wojska tego Śląskiego Okręgu. Ta droga moja wiodła przez Wrocław, a do Kłodzka, dlatego że tutaj mieszkali rodzice. No i tutaj znalazłem pracę w szkole muzycznej i tak zostało. Tak się złożyło, że od początku miłość do piosenki zwyciężyła i tak żeśmy się trzymali, cały chór się trzymał, to jest tyle lat. Przygoda to się zaczęła w taki sposób, że śpiewałem w klubie, takim klubie seniora w Krosnowicach. Tam mnie wypatrzyła nasza koleżanka już świętej pamięci nieżyjąca, Marysia Klimczuk. No i wciągnęła mnie tutaj, zaproponowała, żebym przyszedł tutaj. No i przyszedłem, to było 12 lat temu. Bardzo fajna sprawa, że jeszcze chcą nas słuchać, jest pełna sala, jest widownia, mamy swoich fanów. Nie tak dawno byliśmy 30 lat młodsi, chór był dużo młodszy, dużo liczniejszy, fajnie się wtedy śpiewało lepiej, ale teraz sobie też radzimy. Jak na ten wiek, uważam, że bardzo dobrze. Właściwie to tworzymy taką rodzinę, a zwłaszcza, że z Krosnowic, skąd ja pochodzę, przyjeżdżamy we czwórkę, to znaczy pani prezes, ja, moja żona i jeszcze jedna koleżanka, czyli tworzymy dość silny trzon tego chóru. No i tak emocjonalnie też jestem związany, bo powiedzmy sobie, że jak nie śpiewamy, to troszkę brakuje tego wszystkiego. Chór Lutnia stanowią pasjonaci, którzy od lat złączyli na stałe swoje życie z muzyką i śpiewem, tworząc chóralną rodzinę. Życzymy im dalszych lat wspólnego śpiewania, nieprzerwanej pasji i dużo zdrowia.